jeżeli miałbym być wojskowym, to swoją służbę chciałbym pełnić w rozpoznaniu na motocyklu. Jestem bardzo wdzięczny losowi, że mogłem pojeździć motocyklem w pełnym umundurowaniu, w hełmie. Super sprawa. Indian, model 741B, odegrał znaczącą rolę w teatrze działań II wojny światowej. Twórcy gry Call of Duty World War II nie zapomnieli o tym ważnym dla amerykańskiej armii pojeździe i umieścili go w swoim dziele. Trafił się klient, który zainspirowany tą konstrukcją chciałby zostać właścicielem takiego motocykla. Przed dwoma mechanikami z firmy Concept, bielskiego dealerstwa Indiana, nie lada zadanie. Całkowicie cywilną maszynę przebudować i przystosować do frontowych zadań w zaledwie miesiąc. Mamy przed sobą Indiana Scouta 60, pojemność prawie 1000, więc bardzo fajna jednostka, bardzo dobrze się prowadzi. Naszym zadaniem było upodobnić go do motocykla z czasów II wojny światowej. Był to motocykl Scout 741B. Co zrobiliśmy, żeby on był jak najbardziej podobny do tego motocykla? Musieliśmy go w całości rozebrać niestety, po to, żeby przemalować go na kolor khaki. Ze zmian, których dokonaliśmy, jest to wymienienie siedzenia z nowoczesnego, ultramiękkiego na dosyć twarde, ale siedzenie z epoki. Sakwy skórzane, niepostarzane. Tutaj ze względu zostawiliśmy to do decyzji klienta. Plusy smaczków miały dodać takie elementy jak saperka na bagażniku z tyłu, skrzynka amunicyjna, której nie widać z tej strony, kierownica, piękny kolor khaki. Jeszcze jedna sakwa z przodu, na przednim widelcu, plus latarka. I to są te takie elementy, które upodabniają go do motocykla z tamtych czasów. Wymienione są też wydechy. Aktualne normy, które są w motocyklach, jak wszyscy wiedzą, powodują, że te motocykle nie brzmią tak jak w tamtych czasach, więc wydechy są wymienione, by ten dźwięk też przypominał motocykl z czasów II wojny światowej. Pamiętajmy o tym, że ten model Indiana, który powstał, on z góry miał założenie, by przypominać motocykle jak najbardziej zbliżone do tamtych czasów. Czyli jest to motocykl na wskroś nowoczesny, wyglądem przypominający motocykl właśnie z okresu II wojny światowej, czy w ogóle pierwsze modele Indiana Scouta, które powstały. Jest to piękna, klasyczna linia, przy której nie trzeba było zbyt wiele się natrudzić, by ten motocykl przerabiać na motocykl, który zachowa cechy motocykla z tamtej epoki. Kiedy ostatni raz spełniliście jakieś swoje marzenie z dzieciństwa? Bo ja dzisiaj. Jestem bardzo wdzięczny losowi, można powiedzieć, że sprawił to, iż mogłem pojeździć motocyklem stylizowanym na wojskowy, w pełnym umundurowaniu, nie w kasku, a tym razem w hełmie. Coś naprawdę fantastycznego. Jazda, której się nie da porównać z niczym innym. Choć to tylko motocykl stylizowany na wojskowy, po prostu jego klimat plus pełne umundurowanie robią świetną robotę. Pierwszy raz w życiu jeździłem w hełmie wojskowym zamiast kasku. Super fajna rzecz, choć homologacji nie posiada. Wrażenia no nieporównywalne z niczym innym.
firma Concept zajmowała się produkcją motocykli od praktycznie samego powstania i nie jest to ani pierwszy, ani ostatni motocykl, który został w tej firmie zbudowany, przerobiony lub zrobiony na zamówienie klienta, więc na pewno będzie można zamówić motocykl podobny do tego, motocykl pod gusta danego klienta. Kwestia, żeby przyjść z konkretną wizją, powiedzieć czego się chce, będziemy w stanie to zrobić. Jeżeli komuś podoba się taka koncepcja i chciałby sobie taką maszynkę sprawić, zapraszamy. Możemy w ciągu miesiąca dla Was taką maszynę przygotować. Zbliża się piękny okres do tego, bo zimowy jest wtedy, poza sezonem jest dużo mniej pracy, dlatego zapraszamy.